Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci czyta Michał Kurka 27 czerwca 13 niedziela zwykła lekcjo Dzisiejszą medytacją chcemy zakończyć nasze rozważania na temat Kantyku Stworzeń Świętego Franciszka. Ostatnia zwrotka Kantyku to wezwanie do modlitwy uwielbienia, błogosławienia, dziękczynienia i do pokornej służby Panu. Chwalcie i błogosławcie mego Pana w uwielbianiu Boga święty Franciszek nie znał miary. Nie wystarczyło mu, że chwalił Boga swoim sercem, umysłem i ustami. Biedaczyna chciał chwalić Boga całym swoim życiem, każdą czynnością, lecz i to wydawało mu się niewystarczające. Dlatego do uwielbienia Boga zaprosił całe stworzenie. Biedaczyna odkrył, że człowiek nie powinien się wyobcować ze środowiska, w którym żyje. Wszystko, co go otacza, jest darem Boga i znakiem jego miłości, dlatego wszystko to, co jest stworzone, jest jednocześnie powołane do tego, aby oddawać Bogu chwałę, czyli go uwielbiać. Wtedy, gdy biedaczyna odkrył rolę stworzeń, to nie potrafił uczynić im krzywdy. Właśnie tutaj rodziła się jego postawa, którą dziś nazwiemy ekologiczną. Święty Franciszek wiedział, że nie może niszczyć przyrody czy manipulować naturą. Ponieważ, tak jak on, są stworzone po to, aby uwielbiać swego stwórcę. Uszanowanie każdego stworzenia, rozpoznanie jego piękna i użyteczności było dla Świętego Franciszka prostym sposobem na uwielbianie Boga. Tak uszanowana natura odwdzięczyła się biedaczynie swoistą harmonią wewnętrzną i zewnętrzną. W biografiach Świętego Franciszka. Znajdujemy wiele pięknych przykładów na potwierdzenie tej prawdy. Wystarczy wspomnieć wszystkie ptaki, które zleciały się na górze Laverna, aby powitać biedaczynę, który już po raz ostatni na nią wchodził. W czasie nocnych czuwań na Lavernie, za każdym razem na modlitwę budził biedaczynę brat soku, jak został nazwany przez niego. Gdy naznaczony stygmatami święty Franciszek opuszczał górę Laverna, to na jego pożegnanie znów zleciało się całe ptactwo. Dziś po wielu wiekach, od tych wydarzeń, pragniemy na nowo odkryć w świętym Franciszku wzór i przewodnika w oddawaniu uwielbienia i chwały Bogu. Kantek stworzeń jest doskonałym przykładem, jak wszystko, co nas otacza, może być przedmiotem medytacji i może prowadzić do uwielbienia Boga. Jedynym warunkiem jest postawa kontemplacyjna, bez niej nie dostrzeżemy nic. Dziękujcie i słuszcie Mu z wielką pokorą. Od uwielbienia Boga prowadzi prosta droga do dziękczynienia. Postawa kontemplacyjna względem Boga, przyrody i siebie samego pozwala nam odkryć, jak bardzo jesteśmy obdarowywani. Dostrzegając to, nie możemy przyjąć innej postawy, jak tylko wdzięczność. Gdy w naszym życiu duchowym dostrzegamy, że jest w nim niewiele wdzięczności, to jest to znak bardzo niepokojący świadczy on albo o płytkości tego życia, albo o istnieniu różnych zranień, które negatywnie wpływają na naszą relację do Boga. Służba z wielką pokorą, jak napisał Biedaczyna, jest kolejnym etapem dojrzałego życia duchowego. W służbie człowiek oddaje Bogu do dyspozycji swoje talenty, umiejętności i czas. Zachwyt, uwielbienie i dziękczynienie musi prowadzić do konkretnej służby, bowiem relacja człowieka do Boga musi się przejawiać także przez konkretny czyn miłości, czyli służbę. Bez tego bardzo łatwo można by wpaść w złudzenie, że kocha się Boga, którego się nie widzi, jednocześnie zapominając o bliźnim, który jest w potrzebie. Oratio. Pragniemy Cię, Panie, uwielbiać całym stworzeniem. Niech wszystko to, co wyszło z Twojego stwórczego tchnienia, oddaje Ci nieustannie chwały i dziękczynienie. Pragniemy także, aby nasze życie zamieniało się w służbie Tobie i Twoim stworzeniom.